Myślę, że to jest zupełnie naturalne. To są młodzi ludzie, zamknięci w rajskich warunkach, zdani tylko na siebie. Jak w normalnym życiu, jak buzują w nas jakieś emocje, to chcemy gdzieś znaleźć ten upust tego wszystkiego, więc wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalna kwestia, że oni do takiego stopnia zbliżają się do siebie, chcą tej bliskości, potrzebują. Nie wydaje mi się być to niczym nadzwyczajnym. A jakie w takim razie są sposoby, żeby ukryć to, że się to zbliżenie przeszło? No, Basia i Krystian sobie poradzili świetnie w tej kwestii. Znaleźli taki czarny punkt ślepy punkt w naszych pokojach. Faktycznie odnaleźli miejsce, gdzie nasza kamera nie sięgała. Da się? Da się. Czy dużo jest takich punktów? Właśnie niewiele. Okazało się, że jeden jest. Czy teraz już w czwartej edycji został wyeliminowany? Nie, pozwoliliśmy im też na taką odrobinę intymności, aczkolwiek czwarta edycja nie wpadła tak dobrze na te miejsce jak Basia i Krystian. Jeżeli podobał Wam się ten wywiad, to zapraszam Was do subskrybowania, komentowania kanału przeambitni.pl oraz do śledzenia Instagrama przeambitni.